Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Castlevania Aria of Zorun. Ostatnio udało nam się pokonać kolejnych dwóch bossów, Wielkiego Golema oraz Headhuntera. Przy okazji też zdobyliśmy kilka nowych dusz do kolekcji. Jest to ogólnie dobrze. Też swoje oko, czy swoje oko. Czy są dusze, czy nie? Nie? Może teraz? Może teraz? Jeszcze raz, nie? Wybaczcie, ale... Jeszcze parę razy popróbuję. I tu jeszcze jestem. A ostatni raz, nie? To nie. Trzy. Fliszki. Skeleton Knight, trochę więcej damage. Część zamku przed nami. Przący się ogród. Przący ogród. Level up. Wejdę sobie na sam koniec. Jest niby Red Crow, tylko bardziej Orange Crow. Dało się zdobyć duszy, fajnie. Nie trzeba farmić. No, czemu nie możesz tam wskoczyć? No bo jasne, cholery. Skakuj tam. Nie, to nie. Bez łaski. Czyną. Czy ja zrobiłem w ogóle custom? Nie, nie zdobyłem. Gdzieś custom mam dwa. Z Gorgona. Misja Ultra. Lekko.
mieli do czynienia. Niekoniecznie tam chcę iść. No nie, no naprawdę, cholera jedna. Głupio właśnie, że to są... dalsze części wiszących ogrodów. Wnoszące się w powietrzu ogrodów. Wiem, że odkrywam całe mapki, ale mi się na razie nie chce. Skarmor. Będzie pora jeszcze na odkrywanie celu. Przeszliśmy wiszące. Mieliśmy połowę mapy. Clock Tower. O, Graham. No, znowu się spotykamy. Dobrze cię widzieć, w pełni zdrowia. Ciebie też dobrze widzieć. Mam coś, o co chciałem cię zapytać. Pewnie, pytaj śmiało. Ktoś mi powiedział, że jesteś tutaj, by posiąść moce Drakuli. Rozumiem, że ta kobieta z kościoła ci to powiedziała, prawda? To nie jest prawda. Termin odziedziczyć jest niepoprawny. Więc to prawda. Zostałem urodzony tego dnia, gdy Dracula został zniszczony. Więc to znaczy, że ja jestem Dracula. To nie może być prawda. Byłeś taki miły i przyjazny dla mnie. Ponieważ nie wydaje się być zagrożeniem dla mojej misji. Ale doszedłeś tak daleko. Wyczuwam moc w tobie. Powiedz mi, jaki rodzaj mocy się w tobie obudził? Moc, by rządzić. Co? Głupcze! To niemożliwe! Co? Nie mogę tu zostać dłużej. Muszę dostać się do tronu. Nazywasz się Soma, prawda? Nie masz racji, Soma. Nie pozwolę ci wyrządzić. Jeez. Co to było? Nie wiem, Soma, nie wiem. O. Przed nami Clock Tower. Thank you.
save point? Tak. Czekam też do save point. Wieża zegarowa. Koszmar każdej Castlevanii. O, a to Yoko. Ej, sama! Ej, Yoko. Właśnie trafiłem na Garhama. Naprawdę? Którędy poszedł? Spieszył się, by dostać się do tronu. Tak myślałam. Tam jest coś ważnego w sali tronowej. Wybacz mi, Yoko. Co się stało? Nie jest tym, za kogo się podawał. Był taki miły tylko dlatego, gdyż myślał, że nie miałem żadnej mocy. Ach, rozumiem. Ale zmienił swoje nastawienie nagle, powiedziałem mu o swojej mocy. Cóż, w jego umyśle on myśli, że to wszystko w tym zamku należy do niego. To jest ten powód. A tak jest lepiej. Co? Fakt, że widzicie jako wroga teraz, znaczy, że jesteś moim sojusznikiem. Prawda? Co, nie chcesz być po mojej stronie? Nie o to mi chodziło. Haha, fajnie się z tobą droczyć. Ale to nie czas na głupoty. Twoja obecność tutaj sprawiła, że Graham panikuje. To jest nasza szansa. Jaki rodzaj szansy? Używając jego rozumu, mógł nas unikać aż do teraz. Nie wydaje mi się, że ktokolwiek kiedykolwiek widział go w panice. Tak, rozumiem. Okoliczności teraz sprawiają, że się tak zachowuje. Dokładnie. To jest doskonała sposobność, by go złapać w pułapkę. Cóż, muszę już iść. Do zobaczenia. Na razie, Yoko. Yoko, wpadła ci w oko. Na razie nie możemy pływać, więc z tego przejdziemy. Bomber Armor. Thank you.
Naprawdę wynoś się tak blisko save pointa, ale daleko. Blisko, tak daleko. Mam potion. W razie czego. Wiem, zajmie to pół godziny. Pani się nie pocudzi z pointa. A takie wielkie cholerstwo stoi ci na drodze. Ma 1000 życia.
przykład sobie zregenerowałem manę tylko po to, żeby się nagle okazało, że... O, szczupakiem, szczupakiem, szczupakiem. Udało się. Dobra. Może za chwilę czeka nas walka ze śmiercią, to... W tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek zagrania w Castlevania Aria of Sorrow. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. A tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć.